Lato to dla nas głównie plaża, woda, wiatr, a przede wszystkim dużo słońca, które maluje naszą nieosłoniętą skórę na odcienie czerwieni i brązu. Słońce to 44% światła widzialnego, 53% rozgrzewającej nasze ciało niewidzialnej podczerwieni i 3% również niewidzialnego i potencjalnie niebezpiecznego promieniowania UV. Promieniowanie to z jednej strony wspomaga produkcję witaminy D w naszym organizmie, ale z drugiej strony ta niewielka zawartość UV w promieniach słonecznych może okazać się bardzo szkodliwa dla naszego zdrowia. Co dokładnie dzieje się w momencie, kiedy słońce oddziałuje na naszą skórę? Czy opalenie się jest bezpieczne? Czy i jak odpowiedni krem jest w stanie uchronić nas przed złymi skutkami kąpieli słonecznych? Ludzie opalają się w różny sposób. Jedni bardziej brązowieją, drudzy od razu czerwienieją. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj i ile melaniny produkują melanocyty, czyli komórki pigmentowe znajdujące się w warstwie podstawowej naskórka. Kiedy światło UV dociera do melanocytów, powoduje uwolnienie lub produkcję jednego z dwóch rodzajów melaniny. Eumelaninę o kolorze od brązowego do czarnego, popularną u osób o jasnej i ciemnej karnacji, lub feomelaninę o kolorze od czerwonego do żółtego, występującą u osób z włosami rudymi lub o rudym poblasku. Stosunek jednej do drugiej decyduje o finalnym kolorze naszej opalenizny. Dlatego właśnie kolor, na który się opalamy, zależy od naturalnych predyspozycji, a nie od tego, czy użyliśmy słońca czy solarium. Jednak z opaleniem nie warto przesadzać. O tym, ile czasu możesz spędzić na słońcu, decyduje Twoja skóra. Mówi się o czasie kąpieli słonecznych od 5 do 40 minut. Najkrótsze dla rudzielców i jasnych blondasów, dłuższe dla szatynek, a najdłuższe dla brunetów o ciemnej karnacji. Nadmierne i częste wystawienie skóry na działanie promieniowania UV może powodować przyspieszone starzenie się skóry, poparzenia, uszkodzenia DNA w komórkach naskórka i zwiększać ryzyko zachorowania na raka skóry, w tym czerniaka. I chociaż cały czas prowadzone są badania nad skutkami opalania, to jak na razie jego negatywne strony mocno przeważają nad pozytywami. Na szczęście możemy chronić naszą skórę przed UV, używając na przykład kremów przeciwsłonecznych. Większość takich kremów ma w sobie cząsteczki, które absorbują, czyli pochłaniają niebezpieczne dla skóry promieniowanie. Pochłonięta energia słoneczna w dużej mierze przekształcana jest w energię cieplną, a nasza skóra, chociaż schroniona, to rozgrzewa się trochę bardziej niż gdybyśmy chodzili nieposmarowani. Nazywamy te kremy chemicznymi, bo zawierają takie cząsteczki jak awobenzon lub oksybenzon. Efekty pochłaniania światła UV zobaczyć możemy dopiero za pomocą specjalnej kamery, która rejestruje światło ultrafioletowe. Na zarejestrowanym przez nią obrazie krem przeciwsłoneczny wydaje się być czarny, co oznacza, że UV zostało zaabsorbowane. Jak widać na wykresie zależności intensywności odbijającego się od posmarowanej powierzchni skóry promieniowania do długości fali tego promieniowania, promieniowanie zostaje prawie całkowicie pochłonięte. Ale mamy też kremy, które zamiast pochłaniać promieniowanie ultrafioletowe, odbijają je. Te kremy przeciwsłoneczne nazywamy potocznie fizycznymi. Zawierają najczęściej tlenek tytanu, który działa jak lustro dla promieniowania UV. A ponieważ większość energii jest odbijana od skóry, nie mamy tutaj do czynienia z gromadzeniem się jej w postaci ciepła. Słońce świeci więc nad nami i maluje naszą nieosłoniętą skórę melaniną. Ale żeby się nie sparzyć, warto pokryć ją chemiczną lub fizyczną barierą dla UV.